Elo, elo. Dzisiaj przygotowaliśmy dla was coś ekstra. Pauliś, chodź tutaj, muszę się przywitać się. To tak, generalnie dzisiaj zrobimy sobie takiego małego pranka. Krótko mówiąc, Paulinka na czas weekendowy musiała zabrać pieska od jej rodziców. Co nie? Chodź tu, Mlinku. Chodź tu, Paulinko. Jest i Paulinka, zobacz, przywitaj się, Pauliś, przywitaj się do kamerki. To tak, generalnie i mamy tutaj też pieska. O, tutaj mam pieska, to jest taki mały piesek, co nie, jak widać. To jest właśnie piesek Paulinki, znaczy nie Paulinki, tylko rodziców, mamy Paulinki. No. No i dzisiaj sprankujemy tego pieska. No. Mama mnie zabije za te pranki. Dobra, tak więc i dzisiaj zrobimy taki śmieszny prank, który się nazywa Kołdra Prank. Tak się nazywa. I to jest bardzo popularny prank w internecie, gdzie po prostu ludzie zakrywają kołdrą i potem znikają za rogiem i pies jest zdezorientowany. Więc sprawdźmy, jak zareaguje na to Riko. Akcja! Dobra, jesteście wszyscy gotowi do śmiesznego pranku? Pauliś, jesteś gotowy? A nic, on się niczego nie spodziewa, właśnie nie mów mu, żeby nic się nie domyślił, o co chodzi. Musi być najbardziej ten, dobra. Wszystko jest przygotowane, czas przejść do akcji. Dobra, wszystko jest już gotowe, teraz będziemy prankować pieska, dobra. Pauli, zrób tego pranka, a ja się gdzieś schowam, żeby nie zaburzyć testu. Zostań, Riko, chodź tam. Look at this dude. Widzisz, pies ze mną nie współpracuje. Zasłoń się tak. On do mnie przyszedł. Próba numer dwa. Link się, chodź. Nie, bo on sobie poszedł, gdzieś tam do ciebie. Na pora na trzeci prank, zobaczymy jak tym razem zareaguje piesek. Ja się chowam. To był właśnie bardzo śmieszny prank na Riku. Jak widzicie, Riku. Ja, ale to ja odmieniam Riku po prostu. Jak widzicie, pies się nieźle sprankował. No było naprawdę przezabawnie. Jak się bawiliście? Podobają wam się tego? Jak się podobają wam tego typu pranki? To napiszcie. Nie kupimy psa. Napiszcie w komentarzu, to zrobimy więcej śmiesznych pranków na piesku, co nie? No, jak się wam podobają. A teraz, no, to napiszcie w komentarzu. I napiszcie jeszcze, jakie można śmieszne pranki zrobić na piesku. Dobra, piątka, bang! Hello.